Spekulacja polega na ujmowaniu tego, co przeciwstawne, w jego jedności. Istotą tego procesu jest nie tylko ujmowanie jedności, lecz także stałe ujmowanie tego, co przeciwstawne, jako takiego. Podstawą dla tak pojmowanego procesu jest hipoteza jakiegoś prawidła. Przystąpić do procesu znaczy przedstawić warunek, zgodnie z którym można prześledzić określony układ ruchów konieczności jego przebiegu, a to znaczy, uczynić go z góry możliwym do obliczenia, do matematycznego opanowania. Prawidło zaś postuluje się ze względu na schemat dziedziny przedmiotowej, w tym przypadku to szereg uporządkowanych dźwięków. Do tego schematu jako do miary odnosi się i nim jest związane owo antycypujące przedstawienie warunku. Proces, który jest muzyczną procedurą, której założenia i realizacja opierają się na hipotetycznym prawidle i kierują się nim po to, by dostarczyć faktów potwierdzających owo prawidło albo odmówić mu potwierdzenia. Wynik procesu wyznacza horyzonty muzycznej procedury, która nastawia się na możliwości postępowania, które sama otworzyła. By możliwy był jej postęp, wyniki procesu muszą zostać zniesione i tym samym kompozycja musi uznać swój przebieg za jednorazowe wydarzenie, które wybrzmiawszy zostaje otoczone ciszą.